Siemanko wszyscy urbolowcy, z tej strony Urban, witamy w Londynie, tam za tymi blokami. Ten niebieski blaszak to stadion Loftus Road, tam swoje mecze gra Queen's Park Rangers i dzisiaj będziemy oglądać mecz trzeciej rundy FA Cup, bardzo polski mecz Queen's Park Rangers z Pawłem Wszołkiem kontra Leeds United z Mateuszem Klichem. Zapraszam na nowy odcinek. Mamy 12 godzinę, do meczu zostało nam niecałe 2 godziny i pod stadionem cichutko, bardzo cicho. To nie jest to, co Premier League, nie ma takich tłumów na kilka godzin przed, ale co się dowiedziałem, przed chwilą tutaj złapaliśmy jednego z kibiców Leeds. Się okazuje, że kibice Leeds przyjadą tutaj w liczbie 3000. To jest bardzo dużo. Mały stadion. Stadion QPR ma niecałe 20 tysięcy. 3000 kibiców Leeds to zrobi efekt. Myślę, że kibice Leeds dzisiaj będą głośniejsi niż kibice QPR, ale my będziemy dzisiaj kibicować QPR z jednego prostego powodu. Paweł Wszołek. I tutaj dla Pawła jesteśmy. Oczywiście nie zapomnijmy o Mateuszu Klichu, ale Paweł Wszołek to jest Trzewiak, to jest chłopak, któremu kibicować będę zawsze. Jakimi samochodami jeżdżą piłkarze QPR? No właśnie takimi. Duże lubią. Lubią Mercedesy, Range Rovery, lubią także Jaguary. No ale tam także widać trochę mniejsze sportowe samochody. No ale generalnie Mercedes. Mieliśmy przed chwilą taką sytuację trochę niespodziewaną. Pierwszy raz przynajmniej mi się coś takiego zdarzyło. Podszedł do mnie policjant, zapytał się, co tutaj robimy. Od kogo jesteśmy? Powiedzieliśmy, że robimy vloga. Zapytali się, czy tak jesteśmy sami, czy dla jakiejś kompanii. To powiedzieliśmy, że przyjechaliśmy tutaj dla Pawła Wszołka i Mateusza Klicha. I sobie poszedł i życzył nam po prostu miłego dnia. No tak, dobrze, że interweniuje. Moglibyśmy być na przykład jakimiś złymi ludźmi i mieć złe zamiary. Więc dobrze, że przyszedł chociaż się zapytać. Miłe, mili tutaj są policjanci. Za nami znajduje się kasa biletowa. Powiem Wam w ogóle pewną historię z biletami na ten mecz. Chcieliśmy kupić bilety na ten mecz. Miejsc było pełno. Bilety kosztowały 15 funtów. Z tym, że do Londynu przyjeżdża Leeds. Leeds, drużyna, która w Londynie nie jest za bardzo lubiana. I to jest taka, znaczy drużyna, kibice bardziej chodzi tutaj nam o kibiców Leeds. No i z racji tego, że w Londynie na pewno mieszka pełno ludzi kibicujących Leeds, jeżeli nie miało się takiej karty kibica, która upoważniała Ciebie, to nawet nie jest karta membership, tylko karta kibica, która upoważnia Cię do kupna biletu. Jeżeli nie miałeś karty ważnej kilka miesięcy, nie można na ten mecz było kupić biletów, a biletów dostępnych było pełno, więc dziwna taka troszeczkę sytuacja. Z drugiej strony rozumiemy, no bo bali się, zawsze moglibyśmy być kibicami Leeds, takimi, którzy mają złe zamiary i wbić się na trybunę, gdzie siedzą kibice QPR. No ale dzięki uprzejmości Pawła na ten mecz udało nam się zdobyć bilety i mamy nadzieję, że zobaczymy dobre widowisko. Przed chwilą w ogóle także przyjechał autobus z piłkarzami Leeds United. Wyczekiwaliśmy na Mateusza Klicha, ale nie widzieliśmy go, jak wychodził z autobusu. Jeszcze nie ma podanych składów, więc nie wiemy, czy Mateusz będzie grał w tym meczu, czy przyjechał z piłkarzami, czy może na przykład przyjechał wcześniej i został sobie w Londynie, żeby pozwiedzać. Właśnie Leeds United na swoim Twitterze ujawniło składy na dzisiejszy mecz i zła wiadomość dla nas. No, tego się obawialiśmy. W autokarze nie było Mateusza Klicha i w pierwszym składzie, ani na ławce rezerwowej też go nie ma. No niestety, to nie będzie dzisiaj polski mecz, a szkoda. Mamy także skład QPR. Bardzo dużo młodych zawodników będzie w pierwszej 11, a nasz Paweł Wszołek tutaj jest, będzie wychodził z ławki. No szkoda, kurczę, no bo tak się fajnie zapowiadało i to jest dziwna sytuacja, no bo w końcu to jest mecz FA Cup, mecz o 135 tysięcy funtów. No to za
zaczynamy meczyk. Niestety z Pawłem na ławce, ale ciekawie wygląda sytuacja na trybunie kibiców Leeds. Są ich chłopacy głośni i są naprawdę w sporej ilości. Dobra, kick off. Dwudziesta druga minuta, a Paweł ma 23. 23, powiedzmy, że 23 minuta. Tak jak numer Pawła, jest rzut karny dla QPR. Trochę musieliśmy czekać. Czy będzie bramka? Zaraz się przekonamy. Piąta minuta, 1-1. No dobra, jak będzie remis, to też Paweł może wejść, bo będą chcieli wygrać, więc zobaczymy, jak sytuacja się tutaj rozwinie. Ale na razie mamy bardzo dobry mecz. Dwie bramki, 25 minut. Oj, się dzieje. A jeszcze wam tego nie zdążyłem powiedzieć. W pierwszej minucie, bo od razu akcja Leeds, gdzie były dwa słupki i piłka wyszła. Kibice Leeds też odżyli. To bardzo dobry mecz. Tak jest. Chłopacy są młodzi, chcą się pokazać. To jest jedyna szansa. Puchar FA. Rozpoczęła się druga połowa. Pawła na boisku nie ma, ale za to obok mnie jest Magda Wszołek, żona Pawła. Przychodzisz zawsze Pawła wspierać w meczach domowych? Tak, w meczach domowych, tak. A powiedz mi, my zawsze kibiców pytamy się o najlepszy mecz, jaki widzieli. Pamiętasz swój najlepszy mecz Pawła, jaki oglądałaś? Przecież ogólnie nie chodzi tylko o ligę. W ogóle. To wtedy mecz z Finlandią, tak, we Wrocławiu. Dwie bramki Pawła. A tutaj na Queen's Park? No ostatnio tych dobrych meczów jest sporo. Są bramki, są asysty. No teraz te ostatnie mecze, co? To są takie, co mega motywują do dalszej pracy. A wyjazdy? Nie, na wyjazdy rzadko. Nie, rzadko. Ale na Millwall byłaś. Jak wspominasz Millwall? No. Coś tam w waszym kierunku krzyczeli? Nie, po meczu nas w klatkach zapytali ogólnie, bo są agresywni, więc nie mogliśmy przez godzinę wychodzić. Dobra, oglądamy dalej mecz. Miejmy nadzieję, że Paweł w tej 70 minucie wejdzie. No. Wejdzie i strzeli. Oczywiście. I jeszcze asysty, jakby zaliczył, to by był w ogóle perfekt. Dobra, wracamy do meczu. Siedemdziesiąta pierwsza minuta, mecz nabiera rumieńców, kibice Leeds, jak byli głośni od początku, tak są, ale ja chciałbym wam powiedzieć taką fajną ciekawostkę, bo w sezonie 2012-2013 tu w Londynie były bardzo fajne derby pomiędzy trzema klubami, 6 derbowych meczów, Queen's Park Rangers Chelsea, Chelsea Fulham, Fulham Queen's Park Rangers i mecze rewanżowe. Wyobraźcie sobie, że macie miasteczko wielkości 50 do 100 tysięcy mieszkańców, bo myślę, że tyle około mieszka tutaj w Borough Hammersmith, Fulham Hammersmith. No i macie trzy drużyny, które grają w najwyższym poziomie rozrywkowym. No i tutaj pomiędzy właśnie Fulham, Queen's Park i Queen's Park Chelsea jest taka lekka kosa. Więc jak takie mecze tutaj były, zawsze było gorące. Ja pamiętam, kiedy byłem na meczu na Craven Cottage, kiedy Fulham grało właśnie z QPR. Pierwszy raz w życiu widziałem tyle policji przed meczem. Widziałem policjantów z wielkimi kamerami na klatkach piersiowych, które wyłapywały ludzi, którzy mieli zakazy stadionowe. No i przede wszystkim czuć było taką bardzo napiętą atmosferę.
Okej, okay, cały czas 1-1 i cały czas czekamy na Pawła. Paweł skończył się rozgrzewać, więc jest nadzieja, że zaraz wejdzie na boisko. Czekamy sobie teraz na Pawła. Właśnie skończył się mecz wynikiem 2-1. Tutaj mamy w recepcji tablicę taką ze wszystkimi piłkarzami, którzy występują w reprezentacjach. I kto tu się znajduje na końcu rok 2017? Paweł Wszołek, Poland. Jest, jest i on. Ale mogli już EU zrobić mu tutaj i tu też. O tam na przykład. Znajdują się puchary. O, tam. Zrobię wam może takie zbliżenie. Znajdują się wszystkie puchary zespołu QPR. Oczywiście za nami jest tablica z reprezentantami. Doszliśmy z Magdą przed chwilą do wniosku, dlaczego Paweł Wszołek jest pod datą 2017. No przecież w kadrze zagrał wcześniej. To jest po prostu oficjalna data, kiedy został kupiony przez klub Queen's Park Rangers. No bo był sezon wcześniej, ale wtedy był tylko na wypożyczenie, więc to ma sens. 2017. A tam, o tam, zobaczcie, w rogu jest 100 gwizdków. 100 gwizdków, które zespół QPR dostał od sędziów. No i na samym końcu, wszystkie są czarne, a na samym końcu jest jeden biały, jak to powiedział pan, the final whistle. O, taka jest historia. Dobra, czekamy na Pawła. Paweł powinien wyjść tymi drzwiami. Tymi drzwiami wchodzą, wychodzą piłkarze co chwilę tutaj. Zobaczymy, zapytamy się, jak wrażenia świeżo po meczu. Jak wrażenia po meczu? Dobry mecz był. Mecz był dobry. Mecz był bardzo dobry, to trzeba przyznać. Najważniejsze, że QPR, któremu dzisiaj kibicowaliśmy, wygrało. Dokładnie. Jak tam Paweł po meczu? Humory są dobre. Wygraliście? No oczywiście, wygraliśmy z ciężkim przeciwnikiem, liderem Championship. Teraz czekamy na City na wyjeździe, mamy nadzieję. Wiesz, jak miałem nazwać ten odcinek? Polski mecz. Polski mecz, to będzie polski mecz, tylko bez polskich piłkarzy. Wszedłeś w końcówce. No ale to co, oszczędzasz się, bo teraz tu masz taki dobry czas. Dobry czas. Przede wszystkim dopisuję zdrowie, to jest najważniejsze. Wczoraj z trenerem rozmawiałem i w ostatnim meczu dostałem bez piłki kostkę praktycznie i miałem stuczoną strasznego krwiaka mam jeszcze teraz, no ale no co, to było tylko stuczenie, nie jakieś tam coś poważniejszego. No i to jest mecz pucharowy. Tak, to też... słuchaj, rozmawiałem z trenerem, mówi, że jak się czuję, ja powiedziałem, że jestem do gry, jak coś, on mówi, że da mi odpocząć i zobaczymy, jak się mecz ułoży. No udało, wszedłem na 5 minut, zawsze każda minuta jest bardzo ważna i cieszy to zwycięstwo, bo wiadomo, gra się piłkę po to, żeby zwyciężać mecze. No ale ten sezon, ja pamiętam, jak rozmawialiśmy pod koniec zeszłego sezonu, to był i zupełnie inny niż ten sezon, nie? Ten sezon jest tak, czujesz, że to jest twój chyba, że jeszcze więcej można wycisnąć z tego. Ja przede wszystkim, jak mówiłem, dopisuję zdrowie i gram na swojej pozycji, czyli jako skrzydłowy, bo w wcześniejszych sezonach było to różnie, bo grałem na defensywnym pomocniku czy zupełnie innych pozycjach, na których się najlepiej czuję. I teraz to procentuję, bo mam te sytuacje bramkowe, gdzie mogę zamieniać na bramki, czy też dogrywać kolegom. I mam nadzieję, że te najlepsze mecze jeszcze przyjdą. Słyszy pan to, panie Brzęczek? To. Dobra, Pawełek, nie zatrzymujecie? Następny mecz, mam nadzieję, że będziecie obydwoje już grali. To będziemy oglądać. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dziękujemy ślicznie i jesteśmy w kontakcie. A my co?
uciekamy. No i niestety, ten odcinek Urbola nie poszedł nam tak, jak powinien. Jechaliśmy na Loftus Road z taką nadzieją, że będzie to pojedynek Paweł Wszołek, Mateusz Klich, czyli pojedynek dwóch polskich pomocników. Niestety, jak widzieliście, tak nie było. Mateusz Klich w ogóle nie przyjechał do Londynu. Nie było go na ławce rezerwowych. Zresztą zespół Leeds przyjechał na ten mecz w bardzo okrojonym składzie. Paweł Wszołek znalazł się na ławce rezerwowych i wszedł na ostatnie kilka minut. No, ale to nie jest to. To jest taki niesmak, który nam pozostał. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak zrobić dogrywkę tego odcinka. Dogrywkę, która odbędzie się 16 lutego na stadionie Loftus Road. Ponownie zawita ekipa Leeds, no i miejmy nadzieję, że wtedy pokażemy Wam mecz, polski mecz z polskimi piłkarzami, a nie polski mecz bez polskich piłkarzy. Mamy także niespodziankę dla naszych patronów, jak zwykle. Niestety niespodziankę, niespodzianka znajduje się cały czas u Pawła Wszołka, ale jest... Co to jest w ogóle? Możecie się już domyślić. Jeden ze szczęśliwców, jeden z naszych patronów taką niespodziankę dostanie. Jeszcze Wam nie powiem. Obserwujcie nasz profil na Facebooku Urbol, tam damy Wam znać, co to jest. W każdym razie cały czas możecie zostać naszymi patronami tutaj, klikając w ten link. A my cóż, widzimy się gdzieś wkrótce na stadionie. Oczywiście w Anglii. Trzymajcie się, hej! We're always on the edge. We fight and make love at the same time. Would you break up just because I told you what I did last night? I recall the times you said you're sorry.